Chciałam wszystkie piękne buzie wszystkich dzieci przywitać z okazji zorganizowanego Dnia Dziecka. Dzisiaj organizujemy Dzień Dziecka. Zaprosiliśmy Fundację Zdążyć Pomocą. Chcielibyśmy, żeby wszystkie dzieci w tym dniu wyniosły ze szkoły radość, uśmiech i zadowolenie. Fundacja Zdążyć Pomocą przygotowała wspaniałe, piękne upominki. Są to piękne maskotki, książeczki z audiobookiem oraz zawieszki z myszki Norki, klubu myszki Norki. Po raz pierwszy taka organizujecie taką imprezę? Tak, po raz pierwszy zaprosiliśmy Fundację Zdążyć Pomocą. Wspaniała ekipa, młoda, ambitna, zaangażowana. Myślę, że będzie fajnie, wesoło i dzieci będą zadowolone. A dzieci co, będą śpiewały, bawiły się? Dzieci będą bawiły się, śpiewały, będą tańczyły razem z nami, będą uczestniczyły w różnych konkursach, malowaniu buziek i w różnych tańcach przygotowanych przez również naszych uczniów z gimnazjum. Kochane dzieci, jest mi niezwykle miło być tutaj z wami w tak wyjątkowym dniu, jakim jest Dzień Dziecka. Spotykamy się w wyjątkowym dniu, jakim jest Dzień Dziecka. Przyjechaliśmy specjalnie do Krzeszowa, aby ofiarować dzieciom, które uczęszczają do tej szkoły, trochę radości w tak szczególnym dniu, jakim jest właśnie Dzień Dziecka. Widzę, że jakieś prezenty będą. Przygotowaliśmy dla każdego dziecka kolorowe upominki. W skład każdej paczuszki wchodzi m.in. książeczka, która jest wydawana przez naszą fundację. Także to będzie taki dodatkowy element. Fundacja zajmuje się dziećmi chorymi też, tak? Nasza fundacja otacza opieką dzieci chore i niepełnosprawne z całej Polski. Na ten moment fundacja otacza opieką ponad 22 tysiące dzieci z rozmaitymi niepełnosprawnościami. Po raz pierwszy w Krzeszowie? Po raz pierwszy. Jesteśmy zauroczone. Przepiękna miejscowość. Jestem przekonana, że tutaj z przyjemnością wrócę. Podejrzewam, że nawet najbliższe wakacje.